Siemano, dzisiaj opowiemy sobie troszeczkę o historii szampana, bo akurat tak się złożyło, że jestem w posiadaniu już otwartej butelki Ruinarta. Czym jest Ruinart? Ruinart jest pierwszym domem szampańskim. Powstał w 1728 roku, w 1729 bodajże zaczął już wypuszczać wina na rynek. Skąd to się wzięło i dlaczego tak? Generalnie przez długi czas był przepis, że wino można transportować tylko w beczce. I to był problem, ponieważ no, szampan tak w butelkach się lepiej odnajdował, jakby do transportu i do produkcji oczywiście. No i w końcu król postanowił zmienić ten dekret i ustanowiono, że można jednak w szklanych butelkach. No i te szklane butelki w tym XVIII wieku wyglądały tak, troszeczkę niestandardowo niż to, co mamy teraz w sklepie. Jest większa ta bomba tutaj. Ta butelka nie jest wydłużona, tylko taka jest charakterystyczna, krótka szyjka, wielka bomba. Podobno kropka w kropkę to jest ta sama butelka. No i teraz cały pis polega na tym, że był tam sobie jakiś koleś, mnich benedyktyński, Tom Thierry Ruinart i on sobie tam robił, kurde, te szampany, no i jego bodajże bratanek albo coś takiego, no w każdym razie tam pokolenie młodsze z jego rodziny, czyli pan Nicolas Ruinart, założył pierwszy dom szampański, jak się okazało, że można transportować to wino w tych butelkach. No i teraz cały pic polega na tym, że no on generalnie nie mógł przewidzieć tego sukcesu, że to tak pyknie, no ale pykło idealnie. Szampan był towarem elity. I po prostu no, nagle można było go transportować na jakieś dwory, do pałaców, do domów jakichś tam bardziej kozackich gości. No więc super totalnie sprawa z tego wyszła. Tutaj możemy wyczytać coś takiego. Pomiędzy tradycją i jakością, a nowoczesnością w kreatywnym wydaniu, marka domu szampańskiego Ruinart jest uosobieniem najwyższego wyrafinowania i smaku, trafiającego w gusta najbardziej wymagających miłośników szampana. No ja się określam jako miłośnik szampana, mam nadzieję, że to trafi w moje gusta. Co jeszcze a propos tego szampana można powiedzieć? Generalnie jakby historia całego szampana polega niby na tym, to jest taka pół legenda, pół prawda, pół seria, no troszeczkę tam ciężko jest się dokopać do tych takich prawdziwych ultra super faktów, ale można powiedzieć, że Dom Pérignon, ten mnich znany teraz obecnie no, z najsłynniejszego chyba szampana na świecie, Dom Pérignon, tam ogarniał w te wina musujące, no ale tam się później coś okazało, że niby w Anglii parę lat wcześniej tam już ktoś to też ogarniał. No w każdym razie nieważne, powiedzmy sobie tak, no po prostu wina musujące powstały dzięki mnichom, tak? Umówmy się, że jakby to mnisi zajmujący się uprawą winorośli ogarnęli metodę tradycyjną produkcji szampana, tej fermentacji i dzięki temu mamy dzisiaj bardzo dobre po prostu szampany bazujące na metodach sprzed kilkuset lat, na dobrą sprawę. No i teraz przejdźmy do najlepszej rzeczy, czyli degustacji. Dzisiaj do degustacji wybieram sobie taki piękny, wyczapisty pucharek. W takich pucharkach też się pije szampana bardzo wygodnie, bardzo dobrze. Wygląda to w miarę estetycznie. Sprawdźcie najpierw zapach. No tak, pierwsza rzecz, którą można powiedzieć, to przede wszystkim nie ma ostrego zapachu, nie atakuje w nos, tak jak się to dzieje w przypadku takich troszeczkę tańszych, bardziej zwykłych szampanów typu Moëci, Clicquot, Mumm, Piper Heidsieck itp. Itd. One po otwarciu uderzają troszeczkę takim bardziej drożdżowym, takim tym alkoholowym aromatem. Tutaj natomiast jest mega fajna świeżość, mega fajna owocowość, moim zdaniem totalna dominacja cytrusów, tu niby to jest takie kwiatowe i tak dalej. Ale no jak dla mnie to na pierwszy po prostu taki niuch, to jest totalna dominacja po prostu no, cytrusów. Sprawdźmy to, co najbardziej istotne, czyli smak. No dobra, co możemy powiedzieć na temat smaku zwykłego Ruinarta? Na temat smaku zwykłego Ruinarta mogę powiedzieć na pewno to, że jest w miarę zbalansowany, aczkolwiek nie do końca. W porównaniu do innych szampanów, tych, o których mówiłem wcześniej, na pewno wypada o wiele lepiej. Jest no, mega bąbelkowy, mega świeży. Troszeczkę powiedziałbym, że nawet mineralny. Jest bardzo cytrusowy. Ja tych kwiatów nie czuję. Generalnie to o każdym można powiedzieć, bo to są no po prostu podobne te aromaty, bo to są no winogrona, one mają mniej więcej podobne smaki, tak? Ale tutaj totalna, naprawdę totalna cytrusowość, takiego świeżego, tropikalnego, kwaśnego owocu. No i właśnie tutaj jedna rzecz, która dla mnie nie zaklasyfikuje go jako najlepszego na pewno, jakie piłem.
Dajmy na to, że no po prostu mamy koło i środek tego koła jest tym punktem równowagi, to ten punkcik troszeczkę by wybiegał właśnie w stronę takiej lekko przesadnej kwasowości. To nie jest coś, co jest wadą tego szampana, czy go niszczy. Taką ma charakterystykę, natomiast no, dla mnie na przykład to już nie. Ja wolę te bardziej zbalansowane, gdzie ta kwasowość i słodycz połączona z wytrawnością i z tą chwiecistością jest jakby tak idealnie zharmonizowana. Tutaj troszeczkę to się wybija. Po prostu ta kwasowość wybija się troszeczkę, ale dosłownie minimalnie przed szereg, tak lekko, nieśmiało, tak jak jest, stoi rząd żołnierzy, jeden po prostu tak stopy wyżej poza linię wyciągnął. No delikatnie, ale już dla mnie to na pewno go nie klasyfikuje jako top 1, ale jest zdecydowanie lepszy od swojej konkurencji, tej takiej powiedzmy popularnej. Generalnie Ruinart wraz z większością niestety popularnych domów szampańskich, czyli właśnie tą Perignon, Moët, należy już w tym momencie do wielkich korporacji, do, Boże, Moët Hennessy, Louis Vuitton, czy Louis Vuitton Moët Hennessy, LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, która swoją siedzibę ma u nas na Placu Trzech Krzyży, tam gdzie jest Witka, co oni wszyscy są z jednej parafii, że tak powiem. Co moim zdaniem troszeczkę no, godzi jednak zawsze w jakoś tą jakość i tą produkcję, no bo to już jest wielka, wielka, potężna korporacja, która no, jednak patrzy gdzieś tam na te koszty. Ale tutaj spokojnie możemy powiedzieć, że akurat Ruinart robi robotę, jest bardzo dobrym winem. Nie mam czegoś takiego, że się zawiodłem, więc bardzo mnie to cieszy. Po prostu jest tylko bardziej charakterystycznie tak kwasowy. A propos jeszcze Ruinarta, mam nadzieję, że będę miał okazję, ponieważ Ruinart występuje tak głównie w trzech postaciach i to jest właśnie ten. Jest jeszcze Rose, czyli różowy, i jest jeszcze Blanc de Blanc, czyli 100% Chardonnay, który jest ich, że tak powiem, dumą, chlubą i niby najlepszym produktem, ale on tam prawie 400 kosztuje. To jeszcze nie teraz.